Dzień dobry, dzień dobry. Jest godzina 6, a my za chwilę wychodzimy. Jedziemy na małą wycieczkę. Tak wiem, na wakacjach 6 godzina to jest bardzo wcześnie. Uda mi się je złapać, ale patrzcie, tam są flamingi. O. Widzicie je? Widzicie? Ways of top of the year. Lately we've been real unsure and clear. Is it just me? Where do you go when you disappear? Tell me your secrets, you got my ear. Room to assume is feeding my fears. Don't wanna leave, pull me in closer. Can we start over? Don't want nobody but you. No matter what we go through, keeping it between us two, me and you, can we survive the distance? Tutaj jest właściciel tego wszystkiego. Zobaczcie, u nas w ogóle jubilerzy, widzicie, nie tak jak w Europie. W Europie to nie da rady wejść w ogóle taką grupą, w ogóle stoją ochroniarze, wszyscy w garniturkach, ty wchodzisz, ty nie wchodzisz, ty poczekaj, ty coś. U nas tak nie ma, u nas wszyscy się znamy, tutaj ktoś coś zabierze, za 5 minut go znajdą, także tutaj wszystko pod kontrolą jest. Więc tak, zobaczcie, tu jest certyfikat, tam główny certyfikat, to jest w ogóle, tam jest jego dziadek, który to wszystko zaczął. I to jest tak odnawiane co rok, tutaj jest nowy, co rok odnawiany na tym kamieniu. Jak widać, zrobił kreskę. To nic nie drapie, to jest specjalny kamień granitu. Każdy jubiler tak sprawdza. Także on zrobił kreskę. Na razie my nie wiemy, czy to złoto, czy nie. Musimy pomoczyć tą wodą królewską. Zaraz zobaczymy. Tutaj bierzemy podróbę. Pozłacane. Też robi kreskę. Ta druga kreska to jest ta podróba, ale na razie nie wiadomo. Jak widać, dwa różne kolory troszkę, ale złoto też ma różne kolory. Także my nie wiemy jeszcze. My będziemy moczyć tą wodą królewską. I to, co zostanie, to jest złoto. To zniknie, to nie jest złoto. Kto z was chce sprawdzić przy okazji? Możecie sprawdzić swoje złoto. Chce pani sprawdzić? To nie złoto. Nie, nie złoto. Nie. Kto chce? Ktoś ma złoto, chce sprawdzić? To nie drapie, nie martwcie się, to każdy tak robi. W Polsce też tak robią. Już. Numer 3 będzie pani. O tam, madam ZD. Numer 3 pani. Numer 4 będzie pani. Ja mam białe złoto. Można nawet zielone. 4 będzie pani. Kto tam jeszcze chce? Już. Pamiętajcie swoje numery kresek tylko. 5 pani. 5, dobrze. Jeszcze madam, 6. No dobra, teraz tak, zobaczcie. Teraz będziemy moczyć tą wodą królewską. To, co zostaje, to jest złoto. To, co od razu znika, to nie jest złoto. Ten płyn on żera wszystko, on zostawia tylko gold. 18 karat. Zobaczcie. Najpierw jego pierwsza filigrana. 18 karat też zostawia? Moment. Zaraz dowiecie się. Zobaczcie, tutaj najpierw jego filigrana pierwsza. Widać moczy. Wszystko jest mokre, ale się świeci mocno. To jest 18 karatowe, próba 750. Wszyscy widzą, mokry, ale się świeci. Teraz dalej zobaczcie ta pozłacana, ta jego. Jak to od razu znika. Żera wszystko płyn. On zostawia tylko złoto. No, jak widać, żarło wszystko. Widzicie, złoto się świeci, to pierwsze, mocno, a tego drugiego nic nie ma. Tam nie ma złota. A teraz jedziemy. Numer 3 kto był? Pani. Numer 3 to jest... zniknęło. To jest mniej karat. Zaraz się dowiemy, ile dokładnie, ale nie 18. Nie. Times are going light years away. More it will
grow, the more we delay. I'm just hoping it isn't too late. What can I do? Sorry if it's a little cliche. I know we're supposed to live in a gray. Leave it to chance or leave it to fate. But I'm missing you. Pull me in closer. Can we start over? Don't want nobody but you. Keeping it between us two. No matter what we go through, I stay true. But can we survive the distance? Słuchajcie, niesamowite miejsce, niesamowita synagoga. Naprawdę warto tu przyjść i poczuć tą atmosferę. Aż jestem pod wrażeniem, powiem wam, coś pięknego. No dobrze, słuchajcie, trochę dzisiaj zwiedzamy, ale właśnie na tym nam zależało, żeby poznać Dżerbę od tej drugiej strony. Zaliczyliśmy już bazarki, zaliczyliśmy kawiarnie, zaliczyliśmy różne uliczki, widzieliśmy muzeum, byliśmy teraz w synagodze, słuchajcie, wąchaliśmy tutaj tunezyjskie przyprawy, cała masa po prostu atrakcji. Teraz wybieramy się w miejsce, gdzie będziemy sprawdzać i testować olejki, z których wykonuje się oczywiście perfumy. Czyli taki dzień, słuchajcie, za nami. Dużo, dużo emocji od 6 rano. No, ale idziemy. Idziemy dalej. Po pierwsze tak, olejki zapachowe. Ponad 1000 lat kraj arabski przerabiamy kwiaty w olejki. Robimy to w czymś takim. W takim sprzęcie. Pewnie niektórzy chłopaki wiecie, co to jest. Chyba z tym bimber. Bimber. Robimy w tym olejku. Tutaj na dole rzucamy kwiaty i wlewamy gorącą wodę. A tu na górze wlewamy zimną wodę. I przez to, że na dole gorąca woda z kwiatami, a na górze zimna woda, to po drożdżu tworzy się para, po kropli zaczyna cieknąć olej. Długo, ale cieknie. Ogólnie bardzo no, rzadko kto teraz tak robi, to bardziej nasze babci w domu jeszcze coś tam zrobią, ale już mamy zakłady takie, gdzie jest taki sprzęt wielki i tak samo system ten sam, ale szybciej to robi i więcej tego robi. Także już mało kto z tego korzysta. O taki flakonik, widzicie? To jest 20 ml oleju. To jest mocne szkło, grube, także to jest tak jak trzeba. To jest skoncentrowany olej, z tego można zrobić perfumy, zaraz wytłumaczę jak to się robi, ale ogólnie to jest kółeczko. I tak się sobie smarujesz i już. Jak tak robicie, to do 3 dni, 4 dni pachniecie normalnie, po prysznicu też pachniecie. Olejek troszkę inaczej niż perfum, bo perfum wiecie, na przykład dwie koleżanki kupujecie ten sam perfum, jak spryskiwacie się, to pachniecie identycznie. Jak dwie koleżanki kupujecie ten sam olejek i robicie na siebie, to już inaczej pachniecie, bo każdy człowiek ma swój indywidualny zapach, a olej pochłania się do skóry i to się zmienia się ten zapach. Więc my mamy podobny do francuskich perfumów, czy tam do włoskich, ale to jest podobny, to nie jest w 100% ten sam zapach. I na każdym człowieku to zresztą inaczej będzie. Nawet tutaj zaraz wam damy coś do wąchania, możecie wyjść na słońce powąchać, to już inaczej pachnie. Także olej to nie jest perfum. No dobrze, słuchajcie, wybraliśmy 4 olejki zapachowe, przypominające Dior Sauvage, Bois d'Argent od Dior, co my tam jeszcze wzięliśmy, Toma Forda i zapach nocy Kartageny, który podobno jest w mieszkaniach u większości Tunezyjczyków. Pachniemy, słuchajcie, wykremowani, wyperfumowani na maksa. No, to teraz jedziemy dalej. Thank you.
niż maszyny, które laserem to maluje, jak w Chinach, że taśma idzie i wszystko się maluje. To wszystko jest malowane ręcznie, więc jak zwrócicie uwagę, nic nie jest do siebie podobne. Zawsze są jakieś błędy czy coś, to widać, że to człowiek robi. Później kobiety w ogóle, oni nie mają wzorów, oni to uczą swojej córki, przekazują z pokolenia w pokolenie różne wzory. Słuchajcie, a teraz zabieram Was do muzeum, które znajduje się tutaj właśnie za mną i jesteśmy w najwyższym punkcie na całej wyspie. Patrzcie tu. Tak jest. Andia ma dormir un poco? Tak, od 5 na nogach. Dzisiaj świętujemy naszą rocznicę, dokładnie 21 lat razem, tak. I Massimo stwierdził, pójdziemy dzisiaj zjeść obiadek w restauracji tutaj. Zobaczcie, z takim pięknym widokiem na morze, na plażę, w restauracji Neptun, gdzie można zjeść świeże, na przykład owoce morza. I Massimo, co ty chciałeś? Ty stwierdziłeś, że zjesz sobie, gdzie to było, zaraz zobaczymy. Że będziesz chciał grillowane kalmary później. A, najpierw spaghetti, tak? Gdzieś to tutaj było. No dobra, w każdym razie, nieważne. Nie, musi znaleźć. Tak jest. Spaghetti z owocami morza i później chcesz grillowane kalmary, tak? Dopo prendiamo calamari alla griglia. Dobra, a ja myślę, że zjem sobie pizzę. Pizza margherita. Dobra, zaraz zobaczymy, jest margherita? Jest margherita, dobra. Czyli później będzie dla mnie pizza, mamy już winko, zresztą bardzo, bardzo dobre wino tutaj. Per i nostri 21 anni. Na nasze 21 lat razem, słuchajcie, czas mija po prostu tak szybko. Pogoda jest bardzo dobra, jest 18 stopni. No to co? Na zdrowie, kochanie, za te 21 lat. Tak.
tunezyjskie przystawki na początek. Słuchajcie, to jest taka pasta bardzo, bardzo ostra. Tak, mieliśmy okazję ją nawet wypróbować, jak byliśmy na wycieczce. Oczywiście czarne oliwki i tutaj miks takiej sałatki. Dostaliśmy też pieczywko. No próbuj, kochanie, zobaczymy jak. No patrzcie, jak pięknie podane kalmary grillowane z frytkami, z sałatką i oczywiście z sosem. A dziś wieczorem chwila przyjemności dla Massimo grappa z daktyli, a dla mnie lokalna herbata z miętą. Amore, stai fumando shisha? Yes. Sì? Dobra, dobra. Ben. No dobrze, kochani, jestem. To już jest ostatni nasz dzień na dżerbie. I tak sobie pomyślałam, że trochę do was pogadam. Wybaczcie za ten kadr tutaj, ale ciężko mi było znaleźć takie miejsce, gdzie mogłabym się schować przed słońcem, to raz, a dwa, gdzie miałabym trochę taki podwyższony ten poziom, bo nie wzięłam ze sobą statywu. Więc mam nadzieję, że damy radę. A dostałam od was bardzo dużo pytań po przylocie tutaj na dżerbę. Pytacie mnie o przeróżne rzeczy, więc tak stwierdziłam, że skoro mamy ostatni dzień tutaj pobytu naszego, to chwilę do was pogadam i opowiem wam, jak wrażenia, na co zwrócić uwagę, czego się spodziewać i między innymi odpowiem też na te wasze pytania. Więc po pierwsze, wylatując do Tunezji czy lecąc na Dżerbę, musicie mieć ważny paszport. Bez tego w ogóle nie ma opcji wylotu. Druga sprawa. Na lotnisku przechodzicie odprawę paszportową i po przylocie tutaj na Dżerbę też przechodzicie odprawę paszportową. W naszym samolocie było mniej więcej 130 osób. Lecieliśmy oczywiście z Warszawy, więc po przylocie te 130 osób musiało odprawić. Musiało po prostu przejść tę kontrolę paszportową. Później jeszcze, zanim odebraliśmy bagaż, musieliśmy przejść kontrolę bagaży podręcznych. Odbieramy bagaże i jedziemy do hotelu lub miejsca, w którym się zatrzymujecie. Oczywiście wszystko dobrze zorganizowane przez agencję. My lecieliśmy z agencji Coral Travel, bo tylko akurat ta chyba miała wylot do tego hotelu, na którym nam zależało. Zatrzymaliśmy się w hotelu Ulisse Dżerba Talasso & Spa. To jest pięciogwiazdkowy hotel z bardzo dobrym spa. I właśnie na tym nam zależało, żeby przylecieć tutaj i skorzystać z przeróżnych zabiegów, które są tutaj oferowane. Słuchajcie, my zapłaciliśmy naprawdę niewielkie pieniądze za pobyt tu, więc stwierdziliśmy, że te pieniądze, które chcieliśmy przeznaczyć na wycieczkę, wykorzystamy właśnie na spa i to był strzał w dziesiątkę, ale zaraz wam o tym opowiem. Co nas zdziwiło, no to oczywiście po przylocie, zanim dojechaliśmy do hotelu, zdziwiła nas cała ta droga, którą przejechaliśmy, bo w pewnym momencie Massimo mówi, kurczę, gdzie my żeśmy trafili? Widać biedę, widać, no po prostu widać to, słuchajcie. I niech was to nie zmyli, jak będziecie jechać do miejsca, w którym się zatrzymujecie, między innymi na przykład właśnie do waszego hotelu, bo oczywiście już w miejscu zakwaterowania, gdzie będziecie przebywać, to już jest zupełnie inna bajka, tak? A mieliśmy fajnego rezydenta, który super mówił po polsku, wytłumaczył nam wszystkie atrakcje, które się tutaj znajdą. Oczywiście od razu po przyjeździe do naszego hotelu wykupiliśmy sobie wycieczkę i to był też bardzo dobry pomysł, bo dzięki temu spędziliśmy pół dnia na takiej wycieczce zorganizowanej, ale zobaczyliśmy Dżerbę od tej drugiej strony. Mogliśmy zobaczyć niektóre atrakcje, tak na przykład ja rozmawiając z tym rezydentem, mówię do niego, że bardzo bym chciała zobaczyć flamingi, których podobno jest tutaj cała masa, a okazało się, że już od kilku lat
flamingi tutaj przylatują, ale jest ich mało ze względu na zmiany klimatyczne. Druga sprawa, chcieliśmy pojechać na taki tunezyjski bazar, który gdzieś tam w przewodnikach czytałam, że jest bardzo, bardzo popularny, a okazało się, że taki bazar jest organizowany raz w tygodniu, w czwartek, akurat jak my przylecieliśmy, z nocy, z środy na czwartek, jakoś tak. I też rezydent nam powiedział, że w tej chwili nie opłaca się jechać na taki bazar, bo po prostu tam nic ciekawego nie ma. Przyjeżdżają lokalsi i robią zakupy takie do domu, więc mówi, że lepiej jechać na taką wycieczkę zorganizowaną, gdzie są konkretne miejsca, takie też bazarki, między innymi w stolicy Dżerby, gdzie możecie zrobić zakupy, kupić pamiątki, powąchać przypraw i tak dalej. Więc praktycznie wszystko to, co my mieliśmy okazję zobaczyć, zwiedzić, poznać, dowiedzieć się o tej kulturze tutaj, o tym, jacy ludzie są. Ale co chciałam wam powiedzieć, w naszym hotelu okazało się, że praktycznie wszyscy mówią po włosku, więc dla nas to było bardzo duże ułatwienie, bo musicie wiedzieć, że na Dżerbie obowiązuje język arabski plus język francuski. Dogadacie się po angielsku, ale jeśli oczywiście znacie francuski, to w ogóle będzie super dla was. Nasz hotel przepełniony Francuzami. Ponad 200 osób i w ogóle słuchajcie, taka ciekawostka, bo pewnie też na to zwrócicie uwagę. Jak wysyłałam zdjęcia na przykład mojej mamie, moim rodzicom, to mama mówi, ale gdzie są ludzie? Słuchajcie, nasz hotel jest ogromny, rzeczywiście te 200 osób w tym hotelu praktycznie w ogóle ich nie widać, ale ja też starałam się robić takie zdjęcia, nagrania gdzieś tutaj na kamerę, na Instagramie, żeby tych ludzi nie było widać, żeby nie dawać im nie przeszkadzać im. Wiecie, no, przyjeżdżamy na wakacje, więc każdy chciałby mieć komfort, odpoczynek i niekoniecznie lubi wykonywanie zdjęć, więc to było dla mnie ważne, ale co się okazało też na miejscu, nie wolno robić zdjęć i nagrywać lokalnych tutaj obywateli. To na pewno też wam zwrócą na to uwagę, ponieważ w tej kulturze, religii jest to grzechem. Więc też trzeba było się bardzo pilnować, żeby nie robić tych zdjęć, żeby nie nagrywać lokalnych tutaj ludzi, bo bardzo źle na to reagują. Słuchajcie, my trafiliśmy na taką średnią pogodę, znaczy wiedzieliśmy, że przylecimy tutaj i nie będzie pogody, nie wiem, 30 stopni, żeby leżeć na basenie czy na plaży i się opalać. Nie na tym nam zależało, natomiast trafiliśmy na 3 takie dosyć mocne, wietrzne dni. Ten wiatr był naprawdę bardzo zimne, więc dobrze, że wzięliśmy ze sobą kurtki, wzięliśmy ze sobą bluzy, bo to nas ratowało, chociaż te ostatnie dni w ciągu dnia tak naprawdę było bardzo fajnie i można było się położyć nawet w dresie, w krótkich spodenkach, w krótkim rękawku, w bluzce i chwilę poleżakować, nałapać trochę tego słońca. A co jeszcze? Bo na pewno będziecie mnie pytać. Jeżeli chodzi o jedzenie, to nie spodziewajcie się nie wiadomo czego. Kuchnia tunezyjska jest bardzo specyficzna. Bardzo dużo przypraw różnego rodzaju się tutaj dodaje. Chociaż w naszym hotelu mieliśmy naprawdę bardzo dobre jedzenie. Mieliśmy dodatkową restaurację, z której mogliśmy korzystać. Kilka barów, dyskotekę. Nasz generalnie hotel bardzo, bardzo wam polecam. Wysoki standard, bardzo czysto. Niesamowicie przyjemna obsługa, bardzo mili ludzie, ogromny kompleks. Jest tutaj tak naprawdę wszystko, kilka barów, dyskoteka, wieczorne atrakcje, latem wspaniałe miejsce, słuchajcie, wspaniałe miejsce na odpoczynek. A co jeszcze się dowiedzieliśmy, jest tutaj bardzo mała przestępczość. Więc to też może być dla was istotne, jeśli na przykład będziecie chcieli wyjść z hotelu, przejść, pojechać gdzieś sami. Chociaż jest ciężko, jeśli chodzi o transport, żeby się tutaj poruszać. Więc albo wynajmujecie sobie samochód, albo poruszacie się taksówką. Poruszając się taksówką, niestety dużo zapłacicie. I teraz, właśnie mi się przypomniało, jeśli chodzi o pieniądze tutaj, to możecie płacić dolarami, euro i tunezyjskimi dinarami. Jeden dolar to są 3 dinary. Natomiast bardzo ważne jest to, że nie możecie wywieźć tych tunezyjskich dinarów z kraju, z wyspy. Możecie natomiast przywieźć ze sobą euro, dolary,
korzystać również z płatności kartą, nie w każdym miejscu, więc też miejcie to na uwadze, żeby mimo wszystko zabrać ze sobą jakąś gotówkę, którą będziecie wymieniać w hotelu i ją wy będziecie wymieniać na te tunezyjskie dinary. Więc to też myślę, że jest taka istotna, ważna kwestia, żebyście o tym pamiętali, żeby jednak zabrać ze sobą trochę gotówki, którą będziecie tu wymieniać, bo nie wszędzie można płacić kartą. No i co? I chyba tyle. Jeśli będziecie mieć jakieś pytania, to koniecznie dajcie znać w komentarzach. Jeśli będę w stanie na nie odpowiedzieć, to się postaram na nie odpowiedzieć. My wyrelaksowaliśmy się totalnie. Na tym nam zależało. A, jeszcze jedno. Tu nie ma roamingu. Też pamiętajcie o tym, że na terenie hotelu, gdzie będziecie mieć Wi-Fi, będziecie mogli się spokojnie łączyć. Natomiast poza hotelem już nie. Więc jest taka możliwość, że możecie sobie kupić kartę. Na lotnisku, z tego co ja zauważyłam, jest opcja, jest tam przedstawiciel Orange i ludzie kupują sobie karty SIM, więc możecie taką opcję sobie wykorzystać, albo tak jak my korzystać tutaj na terenie hotelu z Wi-Fi. No, więc my totalnie odpoczęliśmy, zrelaksowaliśmy się, skorzystaliśmy totalnie ze spa, które znajduje się na naszym tutaj ośrodku, praktycznie ze wszystkich możliwych zabiegów, z siłowni, z basenów, z ciepłego basenu, który jest spa, który jest, słuchajcie, z wody morskiej, podgrzewany do temperatury ponad 30 stopni, więc w ogóle genialne. Sauny, hamam, łaźnie, wszystko co tutaj jest. Wracamy do domu, wyrelaksowani. Szkoda tylko, że nie możemy przywieźć tej cieplejszej temperatury, bo wiem, że po powrocie czeka nas minusowa temperatura. Dobrze nam się trafiło, że akurat przyjechaliśmy w tym czasie, kiedy w Warszawie ponoć było prawie minus 17 stopni, więc nas to ominęło, ale mimo wszystko, słuchajcie, no nie chcę się wracać, bo to słońce, które jest tutaj codziennie, dodaje ogromnej energii. Także jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Nam wyjazd udał się cudownie i jeśli wszystko dobrze pójdzie, planujemy w tym roku wrócić tutaj jeszcze raz. Taki jest plan, ale wiecie jak to, życie weryfikuje, więc zobaczymy. No dobrze, no to co? Wracamy do domu.